A wchodzimy teraz do biura. Gdzie wchodzimy, Maciej? Do jakiego biura? Do biura radnej powiatu mikołowskiego. Zaraz, na które piętro musimy się dostać? Nie wiem. Dobra. Idziemy zobaczyć, słuchajcie. Zaraz zobaczycie, jak jest w środku. Wreszcie udało nam się tu posprzątać, ogarnąć. Te poprzednie biuro, które mieliśmy, też było ładne, ale myślę, że to jest ładniejsze i takie skrojone na miarę naszych potrzeb i że będzie nam dane tu dłużej być i pracować i że na wiele lat, że tak ta nasza działalność się potoczy, że będzie tu taka ta nasza baza. Słuchajcie, jesteśmy w Mikołowie, tu nie wiem, może widzicie ekipę? Idziemy na... Gdzie my idziemy? Na rynek? Na Mikołowski rynek. Tak, i co będziemy robić? No generalnie będziemy spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi i przekonywać ich do jednego słusznego wyboru. Czyli do Polski 2050. Także taką ekipą idziemy. O, tu w prawo idziemy. Więc o, tam z tyłu jeszcze dać Macieja, dać Michała. O, także idziemy a jeszcze zresztą. Czeka na nas ekipa już. Tak, także będziemy na pewno jeszcze pokazywali, jak działamy w terenie. No raczej nie. Nie robię zdjęcia, nagrywam filmik, jak się zbieracie na spotkanie. Witamy w Sosnowcu. O. I co tu będzie za spotkanie? Opowiadaj. Mamy spotkanie Polski 2050. Jedną z naszych liderek ogólnopolskich z Agnieszką Buczyńską. Niezmiennie się cieszymy, że do nas przyjechała i nas dzisiaj odwiedziła. Dobra, i tu stoję. I no, stoi tutaj z nami. To jeszcze czekamy. O, buziaczki. O, kolega, lider Łukasz Osmalek. Cześć. Cześć. O, Piotr jest. Słuchajcie, dokończymy. No, ale to nie tak łatwo dostać. O, ja. A gdybyś miała pamiątkę, żebyś wpisujesz, gdzie to byłaś, to najlepsze miejsce, w którym słyszałam w Polsce, masz tu marzec z Sosnowca. Wow, dziękuję. Słuchajcie. Nie no, paszport, słuchajcie, do Sosnowca, to faktycznie. A jak wrócisz do domu, to do rodzinki, to jeszcze masz coś tam. Bardzo dziękuję. Super zdrowe, fit, takie eko i tak dalej. Nie no, ale słuchajcie, to będę właśnie zasłała. Dziękuję. Robimy tak, robimy, przygotowujemy zdjęcia. No tu my, a na ścianę. Będziemy mieli Szymona z tego kubka. Powiem ci, te żarówki są irytujące. A tutaj mamy. O, mamy ten. Ja ci mogę zrobić. Nie, ja sobie nie robię, ja sobie nagrywam filmik, że dostałam paszport. O. Czocha, jak ten paszport masz, to ty już możesz do nas przyjeżdżać bez niczego, bo bez tego paszportu to cię do nas nie wpuszczą. Nie wpuszczą, a Zagłębioki nie wpuszczą, ale jak to pokorzysz, to cię Zagłębioki wpuszczą. Wpuszczą? Dobra, to będę jeździć. Dobra. Czekaj, bo ja muszę mieć dwie ręce. Dobra, co? A tym robicie, dobra. Jeżeli chodzi o region i powiat gliwicki, mamy w przygotowaniu dwie akcje. W tej chwili zwróciło się do nas nasze schronisko i pani dyrektor z ośrodka, z domu starców, abyśmy zabezpieczyli ich w czapeczki, koszulki, spodenki, bo już dziadki mogą wychodzić na ogród, więc akcja trwa do końca miesiąca. Mamy uzbierane już 30 czapek, kupiliśmy od nas koła. Koszulki, spodenki pomagają nas również inni zaprzyjaźnieni. Większą akcją, którą planujemy, tak jak była akcja Poznajmy się, planujemy ją w sierpniu, będzie akcja Stąd jesteśmy. Chcemy połączyć to ze Stowarzyszeniem Mygliwice, żeby po prostu wyjść tak jak wtedy do ludzi, żeby ci ludzie przyszli pod tą palmiarnię. Mamy w przygotowaniu bogaty program. Na razie szczegółów nie zdradza, ale będzie się działo. Mamy w zamiarze, oczywiście jak zawsze są u nas wspaniali goście, tym razem myślimy o Dobrku, Dobrosław Rola i drugi Tomek Zimow, bo będą konkurencje sportowe, więc akurat Tomek będzie uzupełnienie naszej społecznej lodówki i tutaj właśnie Dobrek. Także zapraszamy do Gliwic, szczegóły wkrótce ukażą się wszędzie. To było w Gliwicach, w Mysłowicach zrobimy na akcję sadzenia drzew wraz z Lasami Państwowymi, także zaproszone lokalną społeczność, przyjaciół po prostu do sadzenia własnych drzew. Będą to na pewno drzewa buki, lipy, dęby i klony. O, super. Dzięki wielkie. Słuchajcie,
koniec trasy w województwie śląskim. Właśnie jestem w Sosnowcu. To jeszcze można zobaczyć. Niedaleko dworca czekam na pociąg, korzystając trochę z tego, że jest piękna pogoda. Bardzo dużo fajnych spotkań, dużo akcji w terenie. Byliśmy dzisiaj w Mikołowie, byliśmy w Dąbrowie Górniczej. I tam faktycznie rozdawaliśmy nasze gazetki oraz ulotki. Wczoraj mieliśmy duże spotkanie tutaj w biurze w Sosnowcu. Wolontariuszy, członków stowarzyszenia, osób, które działają politycznie. To były bardzo dobre dwa dni, dużo dobrych rozmów. No i co? Kolejna destynacja, to już mogę Wam zdradzić, to województwo lubelskie. No i pewnie tam się zobaczymy.